Siejemy kukurydzę. Pierwsza w nocy. Po awarii Maciek pojechał najpierw siać tam chyba niecałe 40 hektarów. Wyjechał chyba o 9 siać. Nie wiem, jakoś tak. I chyba o 21 czy 2 był u mnie z powrotem. I teraz siejemy u mnie. Już tam część mamy zasiane, jeszcze tam siewnik. Znaczy nawóz się trochę gdzieś tam przypychał, zostało trochę nawozu z poprzedniego siewu, się trochę gdzieś tam przypychało. Zanim to wszystko się udało ogarnąć, to no to trochę potrwało. Powiem wam, że jestem już wykończony, nie? Wczoraj spałem chyba 3 godziny, dzisiaj jeszcze nic i już mam dość. Także słuchajcie, ja wam więcej konkretów powiem odnośnie siewu później. Jutro przyjadę, albo pojutrze, jak już będzie zasiane. Bo mówię wam, no po prostu jestem tak wypompowany, że szok. A tu mam teraz jeszcze polidab i nie da się go wsypać górą. Znaczy no nie jechałem z workiem 5 czy 6 km, więc przywiozłem go sobie w łyżce i będziemy wsypywać ręcznie łopatami. Jak mus, to mus. No i co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, to tam nie ma co miałczeć i trzeba po prostu wsypać i tyle. No także bierzemy się za robotę. Witajcie serdecznie z pola, gdzie rośnie sobie kukurydza. Za mną ciągnik z opryskiwaczem. Będę aplikował naszego X-a, ponieważ nad ranem ma padać deszcz. Już mamy godziny późno wieczorne. Dyszę do RSM-u, gruba kropla, 270 litrów, poranny deszcz i powinniśmy mieć produkt idealnie zaaplikowany, ale dzisiaj bardziej skupię się na kukurydzy, o której mieliście kilka słów na początku filmu z siewów, gdzie już byłem naprawdę wykończony i takie nagrywanie po nocy to jest tam trochę skórka za wyprawkę. Słuchajcie, mamy tutaj 4 odmiany z KWS-u: Editio, Camillo, Aldo i Emporio, od 180 do 260 FAO. Trochę jest to podzielone, tu mam wcześniejszą odmianę, tą Emporio, na której tak naprawdę mi najbardziej zależy, o tym wam też wspominałem wcześniej. Ona jest wyhodowana w technologii Dry Down Plus, czyli w teorii powinniśmy ją kosić przy wilgotności nawet poniżej 24%. No dla mnie byłaby to petarda. Ale co jest większą petardą, to, że poziom plonowania nie powinien spaść. Zazwyczaj przy odmianach wczesnych problem jest właśnie z plonem. Im wcześniejsza i suchsza odmiana, tym niższy plon. Tutaj ma się to zmienić. Wiecie doskonale, że ja zawsze miałem problemy z wilgotnością. Tak naprawdę zeszły rok był jedynym rokiem, kiedy kukurydza była zbierana o wilgotności poniżej 29-28%, czy 27%, ale ogólnie wiele z odmian i tak było zbieranych na poziomie 30%. No i stąd też taki ruch. Wiem, że dla wielu to jest takie trochę czary-mary. Ja też jestem nie do końca zawsze przekonany do takich połączeń, że właśnie z jednej strony mamy kukurydzę wczesną, ale z wysokim potencjałem, bo różnie to ostatnio bywało, dlatego sprawdzimy, jak te Emporio będzie wyglądało na jakby na tej przestrzeni, na tle pozostałych odmian, o, tak powinienem powiedzieć, no bo mamy też 260, która no potencjał uplonowania z założenia powinna mieć większy, ale też powinna być dużo bardziej mokra przy koszeniu, jeżeli byśmy kosili obie odmiany w tym samym terminie. Pole w teorii jest przeznaczone pod groch na przyszły rok, natomiast nie jest wykluczone, że jeżeli byśmy zbierali faktycznie te odmiany o niższym VO wcześniej, dlatego mam też tutaj, zobaczcie, mamy, jakby to jest jedna działka, ale podzielona drogą, więc tutaj mamy właśnie tą wczesną Emporio i gdyby udało się zebrać stosunkowo naprawdę wcześnie i z tą super niską wilgotnością, to nie jest wykluczone, że zasieję tutaj pszenicę. Dlatego też wybrałem ją na taki kawałeczek mniejszy, bo tu jest tam około 3 hektarów. Także jestem bardzo, bardzo ciekaw. Wschody kukurydzy bardzo dobre. Widać niestety efekty naszych ostatnich przymrozków, które
pokazały się w naszych okolicach. Dzisiaj minus 2, wczoraj minus 3. No niestety, kukurydza nie lubi tego. Natomiast ja uważam tak paradoksalnie, że mały stres jeszcze nikomu nie zaszkodził. Gdybyśmy żyli zawsze w dobrobycie, to może byśmy się trochę rozleniwili. To chyba samo tyczy się roślin, że one potrzebują nieraz trochę takiego bodźca, żeby wziąć się w garść i ruszyć dalej. Obsada 70, bodajże 8 albo 5 tysięcy, to jest do zweryfikowania. Przed siewem konkali 125 kg, 125 kg kizerytu. Polidab 125 kg albo po 130, jakoś tak. I do uzupełnienia do 120 kg poszedł RSM siarkowy. To wszystko przed siewem, a oczywiście Polidab w trakcie siewu. Także jeżeli chodzi o nawożenie, to wydaje mi się, że nawożenie jest zrobione dobre. To nie jest może to jakaś tam najlepsza działka, ale jest to działka z potencjałem. Działka po pszenicy, był wysiany międzyplon, pod międzyplon zastosowane wapno w ilości 3 ton, standard kalk. Nawożenie wiosenne wydaje mi się, że całkiem dobre. Wydaje mi się, że mam taką nadzieję, że umiejętnie skomponowane, tak żeby nie przesadzić z azotem, żeby dołożyć tych składników, które pomogą w pobieraniu azotu, które w ogóle wpłyną pozytywnie na rośliny, ale też nie przesadzone, żeby też nie wiadomo jak nie budować tej wysokiej wilgotności, z którą u mnie był problem. Teraz do tego dołożymy sobie fajną odmianę, która będzie schodziła nam z wilgotnością 24% i będzie petarda. Ale jak to będzie tak naprawdę, to się okaże, bo różnie to bywa w prospektach, różnie to bywa w doświadczeniach firm. Natomiast no, mikroklimat danego regionu może spowodować to, że te różnice będą większe albo mniejsze, więc weryfikujemy. Weryfikujemy. To jest kolejne poszukiwanie odmiany, które u mnie się sprawdzi. Ogólnie z odmianami KWS-u mam dobre doświadczenia, mam bardzo dobre doświadczenia z rzepakiem, bardzo dobre doświadczenia z pszenicami i dobre doświadczenia z żytem. Mam w tym roku żyto KWS-u, mam rzepak KWS-u, jest i kukurydza KWS-u i zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Groszek. Schody bardzo ładne. Zachwaszczenie nie jakieś duże. Jeżeli chodzi o chwasty, to przede wszystkim mamy problem z chwastami, które już były na tym polu podczas uprawy pod groch, czyli mleczyk, czyli samo się w rzepaku, rumianowate, bo nowych chwastów dwuliściennych, które wschodzą, jest mało. Natomiast no nie jest na razie zapowiadany żaden deszcz. Faza grochu do pryskania jest ok. Z jednej strony można by się wstrzymać, z drugiej strony za wiele też nie ma na co czekać. Żeby był jakiś deszcz na horyzoncie, to bym powiedział, dobra, poczekamy jeszcze, popada, może coś powschodzi. Ale deszcz jest niezapowiadany i tak powiem wam szczerze, że zdecydowałem się tu na ten zabieg, ale uwaga, uwaga. Będę robił zabieg tylko na jednym polu, na jednym kawałku. Dlaczego? Bo jestem mistrzem logistyki. Miałem z zeszłego roku korum. Nie wiem, co mi strzeliło do łba, ale byłem pewien, że mam na cały areał. No to musiałbym być mistrzem logistyki razy dwa, żeby w zeszłym roku zamówić korum na cały areał zeszłego roku. A w zeszłym roku nie miałem dużo, bo chyba 13 hektarów grochu tylko. Plus na kolejne 40 w tym roku. Co mi do łba strzeliło? Nie wiem. Ale okazało się, że mam tylko 7 litrów, czy 6 korum, 6. Akurat na to jedno pole, więc pozostałe 24 hektary, 34 hektary muszą poczekać na to, czy znajdę korum, ewentualnie ten oprysk, o którym mi tam pisaliście, jakiś tam jest. Muszę jutro poszukać korum, no ale już miałem zalane, to mówię, jadę. Także mistrz logistyki zajechał na pole. I tak jak mówię, no są miejsca, o, gdzie tych chwaściorów dwuliściennych jest, także można by popryskać, z drugiej strony można by było poczekać, ale jestem, będę pryskał. Schody bardzo ładne, równe, to jest inne pole niż to, co wam ostatnio pokazywałem, słyszycie pewnie delikatny wiaterek. Ogólnie wschody grochu fajne, wschody grochu są fajne, no przydałby się deszcz, wiadomo, jak na wszystko, przydałby się deszcz. Wiem, że już groch ma
Pierwsze brodaweczki, ale ja go i tak nie wyrwę, a nie mam łopatki. Dobra, ale brodawki pierwsze ma, także fabryka azotu zaczęła działać i po tym grochu wszystko wskazuje na to, że będzie zasiany rzepak. O, kamień. Jakie kamienie zbierałem, to ja nie wiem. Będzie zasiany rzepak, o tu drugi. Ja pierdzielę. Niejaki rzepak. Pszenica, a po pszenicy będzie zasiana, bo zasiany wtedy rzepak. Także, no tak to wygląda. O, tam w tle macie pszenicę, też fajna ciemna, ale u sąsiadów też ktoś tam fajnie w miarę gospodarzy, dobrze to tak. A pogoda dopisuje, to te uprawy wyglądają ładnie. No dobra, także biorę się za robotę.